Dzień dobry Państwu, to jest Telewizja Republika, którą Państwo oglądacie. Program nazywa się Republika po południu. Ja się nazywam Adrian Stankowski. Witam serdecznie miłego gościa, pan prezes Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków. Strasznie długi tytuł, ale witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Panie prezesie, wszyscy kochamy czyste powietrze i świeże powietrze też. Na czym polega? Co to jest za program Czyste Powietrze? Proszę widzom objaśnić. Program Czyste Powietrze jest programem, który już istnieje na rynku od 4 lat. Tak naprawdę został uruchomiony 18 września 2018 roku i program ma nam pomagać w tym, abyśmy rzeczywiście zadbali o to, aby to powietrze było coraz bardziej czyste, coraz bardziej błękitne. Jest to program, który daje nam instrument finansowy do tego, żebyśmy mogli zakupić nowy piec, wymienić przysłowiowego kopciucha na nowe, wysokosprawne, niskoemisyjne urządzenie, ale i także docieplić własny dom ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program dedykowany jest właścicielom i współwłaścicielom istniejących budynków jednorodzinnych. Takie osoby, jeżeli mają dochód nieprzekraczający 100 tysięcy złotych, mogą korzystać z programu i otrzymać bezzwrotne dotacje na wymianę kopciucha i docieplenie własnego domu. No właśnie. Jak szeroko Polacy korzystają z dobrodziejstw tego programu? Krótko mówiąc, o ile nam się powietrze stało czystsze dzięki programowi? Rzeczywiście to od Polaków zależy, czy to powietrze będzie czyste i w jakim tempie będzie stawało się coraz bardziej czyste. My dajemy instrument w postaci programu i dziękować Bogu, można powiedzieć, już prawie 500 tysięcy osób, pół miliona Polaków skorzystało z tego programu i zrealizują inwestycje na 9,2 miliarda złotych. My środków fizycznie wypłaciliśmy już beneficjentom 3,5 miliarda złotych. Na 7,5 miliarda mamy podpisane umowy z beneficjentami, którzy rzeczywiście chcą wymienić tego kopciucha i docieplić własny dom. Zatem Polacy coraz chętniej korzystają z dobrodziejstwa tego programu, tym bardziej, że mamy w poszczególnych województwach uchwały antysmogowe, które obligują nas w określonych terminach do wymiany tych kopciuchów na te niskoemisyjne, nowe, ekologiczne źródła ciepła. Ale bardzo ważny element, który jest w ostatnim członie nazwy tego pełnomocnika, który pan redaktor przywołał, efektywność energetyczna budynków, bo program też daje możliwość dofinansowania do docieplenia własnego domu, bo to przynosi największy efekt. Wymiana źródła ciepła i docieplenie własnego domu. Wtedy możemy zaoszczędzić nawet do 70% energii wykorzystywanej do ogrzania naszego budynku. Panie prezesie, no, nasuwa się pytanie, czy będzie zmieniany kryteria osób, które mogą być beneficjentami tego programu, bo te 100 tysięcy to nie jest bardzo duża, bardzo duża kwota na dzisiejsze czasy. Tak, ten program w najbliższym czasie będzie zmieniony. Między innymi kryteria dochodowe będą zmienione. Program ma trzy części w zależności od tego, jaki dochód uzyskujemy i rzeczywiście te dane, które pozwalają, te dochody, które pozwalają przyporządkować określony poziom dofinansowania, będzie zmieniony. Natomiast zanim troszkę szerzej powiem o tych zmianach, to chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli nie możemy skorzystać z programu Czyste Powietrze, bo mamy przekroczony poziom dochodu, to cały czas możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. To jest ulga, która z podstawy opodatkowania pozwala nam odliczyć te koszty, które poniesiemy na te prace, o których powiedziałem wcześniej, czyli wymianę kopciucha i docieplenie własnego domu. W roku 2021 z tej ulgi termomodernizacyjnej skorzystało blisko 600 tysięcy osób i te osoby wykonały inwestycje na 10,4 miliarda złotych. Zatem potężna grupa osób, które nie korzystają z czystego powietrza, a odpisują z ulgi te koszty.
Natomiast mam nadzieję, że z powietrza korzystają, zwłaszcza czystego, ale z programu Czyste Powietrze. Panie Micze, to od razu dopytam, bo to 3,5 miliarda, 7,5 to jest łącznie 11 miliardów, jak szybko policzyłem, to dużo pieniędzy jest. Skąd są te pieniądze? W tej chwili program realizowany jest tylko i wyłącznie ze środków krajowych, więc my staramy się uzyskać środki z Unii Europejskiej i rzeczywiście w Krajowym Planie Odbudowy mamy 3,1 miliarda euro zaprogramowane na realizację programu. W funduszach spójności na lata 2021-2027 2 miliardy euro na realizację programu. Niemniej na ten moment wydatkujemy tylko i wyłącznie środki krajowe na realizację programu. Doprecyzuję, że 7,5 miliarda to mamy w podpisanych umowach i te umowy z czasem będą zrealizowane jako wypłaty, natomiast fizycznie wypłaciliśmy już beneficjentom 3,5 miliarda złotych. To właśnie miałem na myśli, panie prezesie, ale obawiam się, że nadchodząca zima będzie zaprzątała głowy czym innym problemem, wysokością rachunków, które będziemy mieli do zapłacenia za ogrzewanie. Czy tutaj fundusz też wychodzi z jakąś inicjatywą? No nie, my tutaj oczywiście Ministerstwo Klimatu i Środowiska jak najbardziej te inicjatywy wdraża i komunikuje. Mamy dodatki węglowe, dodatki opałowe, osłonowe, mamy tarcze solidarnościowe. Rzeczywiście tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska, oczywiście cały rząd wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i tworzy nowe instrumenty, które mają ulżyć przy tych wysokich cenach nośników energii. Przypomnę, że już i w tym momencie mamy obniżony albo wręcz nawet wyzerowany VAT na te podstawowe nośniki energii, jak gaz i energia elektryczna. Natomiast program Czyste Powietrze pozwala wysoko dofinansować, bo przypomnę, że w tym najwyższym poziomie dofinansowania możemy uzyskać nawet 80 tysięcy złotych na to, żeby wymienić kopciuka i docieplić dom. Zatem to są potężne środki finansowe, które rzeczywiście można wykorzystać na te inwestycje proekologiczne, ale co istotne, te inwestycje i te nakłady, które poniesiemy, w konsekwencji przełożą się na niższe wydatki właśnie na te nośniki energii, czyli więcej środków finansowych pozostanie w naszych budżetach domowych. W ten sposób można powiedzieć, Narodowy Fundusz pomaga Polakom, dając instrument w formie bezzwrotnego dofinansowania, tak żebyśmy w przyszłości mniej energii wykorzystywali do ogrzewania własnych domów. Bo tak, czytam, że państwo fundusz prowadzi program także Mój Prąd. Na czym polega ten program? Tak, program Mój Prąd to jest już w tej chwili czwarta edycja programu. Polega na dofinansowaniu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej od 2 do 10 kW na własnym dachu, czyli tak naprawdę wybudowanie sobie elektrowni słonecznej na dachu i zaopatrzenie się w energię elektryczną do zasilania choćby naszych właśnie źródeł ciepła, które ogrzewają nasze domy, ale ten program Mój Prąd, my już w poprzednich edycjach dofinansowaliśmy prawie 500 000 Polaków takie inwestycje. Przekazaliśmy blisko 2 miliardy złotych na realizację tej fotowoltaiki, ale żeby było łatwiej, to w programie Czyste Powietrze również mamy ten element fotowoltaiki ujęty i 5, a nawet 9 tysięcy złotych w najwyższym poziomie dofinansowania możemy uzyskać na instalację fotowoltaiczną, składając jeden wniosek. Jeden kompleksowy wniosek, nie trzeba dodatkowych i czasu i umiejętności, żeby wypełniać inne wnioski. W programie Czyste Powietrze również jest dotacja na instalację fotowoltaiczną, ale oczywiście jeżeli ktoś ma źródło ciepła już takie, jakie powinno być i nie emituje ono zanieczyszczeń, może skorzystać z programu Mój Prąd, gdzie te dofinansowania 4 bądź 5 tysięcy złotych w zależności od tego, czy montujemy jeszcze inny komponent zwiększający autokonsumpcję tej energii w miejscu jej wytworzenia, to ta wysokość dotacji zależy właśnie od tego, jak szeroka inwestycja będzie przez nas wykonana. Bo pan prezes wspomniał o tak zwanej efektywności energetycznej. To jest takie pojęcie, no, żebyśmy po prostu mniej musieli wydawać na ogrzewanie. Jakby pan mógł, pan prezes, no, troszkę rozwinąć to pojęcie. Czy Polacy w ogóle rozumieją, dlaczego i w jaki sposób należy zarządzać ciepłem w mieszkaniu, bo to chyba o to chodzi. Oczywiście efektywność energetyczna może się komuś wydawać pojęciem skomplikowanym, natomiast to jest nic innego jak docieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie dachu,
stropodachu. Tym elementem poprawy efektywności energetycznej jest również wykorzystanie wentylacji z tak zwanym odzyskiem ciepła, z rekuperacją. To są wszystko te pojęcia, które zajmuje czy obejmuje efektywność energetyczna. Czyli te wszystkie elementy, które wymieniłem, mają w konsekwencji doprowadzić do tego, że będziemy zużywali mniej energii na ogrzanie własnego budynku. Czyli docieplając własny budynek, obniżamy bieżące koszty utrzymania poprzez zmniejszenie ilości ciepła, które potrzebne jest do i wykorzystywane do ogrzania naszego domu. Zatem popularnie to się nazywa termomodernizacją, czy też ociepleniem domu. Takie pojęcia również funkcjonują i najczęściej są używane, a idące wespół z wymianą źródła ciepła, tak jak powiedziałem, mogą przynieść nawet 70% oszczędności w tej energii, która jest nam potrzebna do ogrzania. To jaki jest bilans takiej inwestycji, panie prezesie? Krótko mówiąc, czy to się opłaca inwestować we własny dom? Inwestować we własny dom zawsze się opłaca, a tutaj przy najwyższym poziomie dofinansowania, gdzie ono sięga 90% kosztów kwalifikowanych, tak jak powiedziałem, od niedawno wprowadziliśmy element prefinansowania, czyli najpierw dostajemy środki na realizację inwestycji, a później ją dopiero wykonujemy, to tutaj możemy nawet 80 tysięcy złotych, dokładnie 79 tysięcy złotych otrzymać na kompleksową inwestycje, czyli docieplenie domu i wymiana źródła ciepła. My zdajemy sobie sprawę z tego, że rzeczywiście i inflacja, i inne czynniki spowodowały, że mamy wzrost cen i towarów, i usług. Dlatego też w tych zmianach czystego powietrza, o których wspominałem wcześniej, również będziemy jeszcze podnosili te koszty jednostkowe urządzeń i materiałów, które finansujemy sobie w ramach programu Czyste Powietrze. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że również będziemy bardzo promowali poprzez wysokie dofinansowanie właśnie ten element dotyczący termomodernizacji naszego budynku. W Czystym Powietrzu w Nowej Odsłonie będzie stworzony specjalny pakiet, który poprzez wysoki poziom dofinansowania będzie nas zachęcał do tego, żebyśmy docieplili własny dom, oprócz oczywiście wymiany źródła ciepła, bo to jest podstawa, jako podstawa w programie, tak żebyśmy likwidowali zjawisko smogu, ograniczali zjawisko niskiej emisji, a przez to oddychali czystym powietrzem. A czy Polacy generalnie darzą zaufaniem te tak zwane ekologiczne źródła ciepła, na których ja się nie znam, bo mieszkam w Warszawie i jak chcę mieć ciepło, to odkręcam kran po prostu. Polacy coraz chętniej chcą inwestować w takie ekologiczne, jak pan redaktor nazwał, źródła ciepła. Tych źródeł ciepła w programie jest naprawdę cała masa. Mamy stworzoną listę tak zwanych zielonych urządzeń, listę Zoom, więc i tak potencjalni beneficjenci mogą z takich dobrych urządzeń, z tej listy w łatwy sposób wybrać i we wniosku odpowiednie urządzenie, mówiąc kolokwialnie, w określonym miejscu wstawić. Mamy przecież do wyboru kotły gazowe, mamy kotły na pelet drzewny wysokosprawne, mamy także pompy ciepła, powietrze-woda, gruntowe pompy ciepła, mamy ogrzewanie elektryczne, którym na przykład jak i pompa ciepła może być zasilana z instalacji fotowoltaicznej. Polacy coraz chętniej korzystają z tych nowoczesnych źródeł, które są zaliczane także do odnawialnych źródeł energii. Coraz chętniej i świadomiej korzystają dlatego też z programu, wybierając te właśnie źródła, które możemy sfinansować. My oczywiście robimy wszystko także poprzez akcje edukacyjne, które finansujemy jako Narodowy Fundusz, pokazując, że rzeczywiście te inwestycje się opłacają. Nie tylko inwestujemy w środowisko, ale tak jak powiedziałem, we własne budżety domowe, poprzez to, że przy tych wysokich cenach nośników energii, przy zmniejszeniu ich zapotrzebowania do wykorzystania w naszym domu, powodujemy, że tych środków finansowych w naszych budżetach domowych pozostaje więcej. Ja sobie zdaję sprawę, że nam jest łatwo mówić o tym, żeby wykonać inwestycje, ponieść pewne nakłady finansowe. Wiemy, że to są bardzo poważne decyzje często, które zapadają w gronie rodzinnym, czy zainwestować i na ile nas stać. Natomiast program Czyste Powietrze pozwala uzupełnić ten budżet takiej inwestycji o te bezzwrotne środki dotacyjne, podkreślę, bezzwrotne, czyli takie, których nie trzeba oddawać. One są przekazywane w formie dotacji. Ta dotacja jest nieopodatkowana, nie zwiększa nam dochodu, nie musimy się z niej rozliczać w Urzędzie Skarbowym. To jest czysta, żywa, można powiedzieć, gotówka, która zasila nasz budżet i może poszerzyć zakres rzeczowy tej inwestycji, którą przeprowadzamy. Tak więc ten program, nie było nigdy w historii takiego programu,
który by z jednej strony umożliwiał finansowanie źródła ciepła, ale z drugiej strony także dawał środki na to, żebyśmy mogli docieplić dom. Nigdy w historii Polski nie było takiego programu. Z pewnością mogę stwierdzić, że w Europie też takiego drugiego kompleksowego programu nie ma. Przypomnę, że budżet tego programu to są 103 miliardy złotych. Ogromne środki finansowe, które chcemy przekazać Polakom na to, aby przeprowadzili inwestycje i zainwestowali we własny dom, bo to przecież nie inwestują na majątku nie swoim. To inwestują na swoim majątku, tam gdzie będą mieszkali, tam gdzie będą żyli i tak, żeby mogli żyć w coraz bardziej komfortowych warunkach. O, i to jest dobra puenta naszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie. Gościem programu Republika po południu był pan prezes Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej, a także pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie. Państwa zapraszam na serwis informacyjny, który już za chwilę.